Cześć kochani, ja niedawno wstałam, jest godzina 10. Za chwilę idę na śniadanie. Co prawda nie mam jakichś planów. Dzisiaj może wyjdziemy z Danielem i ze znajomymi na pizzę albo z samym Danielem. A tak to nie wiem, co będę robiła, ale stwierdziłam, że dzisiaj dla Was troszeczkę ponagrywam. Ja się właśnie pomalowałam, wystarczy mi się ubrać i zjeść na śniadanie. I właśnie pierwsze, co zrobię, to idę na śniadanie, bo jestem taka głodna, że po prostu zjadłam chyba wszystko, także lecę. Właśnie mi się przypomniało, że muszę odebrać badania, także szybciutko się zbieram i lecę odebrać właśnie te badania i jeszcze muszę sobie jakiś lakier do paznokci kupić, także szybciutko się zbieram i uciekam. Ja właśnie zapakowałam prezenty Danielowi, które właśnie on kupił. Jak możecie zobaczyć, śliczne, znalazłam papier w Pepco. I on kosztował 1,99 zł, także super. Bo jak oglądałam w Rossmanie, to były troszeczkę droższe, a tutaj naprawdę jest fajny wzór i fajna cena. Także już wszystko jest zapakowane, tutaj jeszcze troszeczkę śmieci. I za chwilę będę malowała paznokcie. Kupiłam sobie właśnie takie pędzelki do nakładania lakieru, do jakichś wzorków. Mam nadzieję, że one będą fajne, bo końcówki wydają się naprawdę spoko. Ja miałam kiedyś właśnie takie pędzelki, ale one były tragiczne, po prostu były tragiczne, więc stwierdziłam, że sobie kupię takie i mam nadzieję, że będą spoko i cena to 11 zł. Kupiłam w takim sklepie, nawet on się chyba nie nazywa, nie ma żadnej nazwy ten sklep, taki po prostu z takimi drobiazgami. Właśnie odpakowałam sobie te pędzelki i tutaj możecie lepiej zobaczyć, jak one wyglądają. Są naprawdę świetne. Już widzę, że będzie mi się dobrze z nimi pracowało. Dzisiaj chyba nie będę sobie robiła jakichś wzorków, ale może na święta, bliżej świąt właśnie, żeby ładnie wyglądały paznokcie, to sobie zrobię. Paznokcie i muszę Wam powiedzieć, że pędzelki są nawet fajne. Nie robiłam jakichś wzorków, zrobiłam sobie taką gwiazdeczkę tylko tutaj na paznokciu, zaraz Wam pokażę bliżej, żeby tylko je przetestować, no ale myślę, że na święta mogę sobie zrobić nim jakiś fajny wzorek. I tylko przydałoby mi się kupić farbki akrylowe, a nie wiem, czy gdzieś tutaj u nas stacjonarnie je dostanę, także pewnie będę musiała zamówić je na Allegro. No, ale postaram się z lakierów coś wymodzić i zrobić jakiś fajny wzorek, może Wam nawet to nagram. I teraz właśnie czekam na Daniela i za chwilę właśnie ma być, pisał mi SMS-a, znaczy dzwonił do mnie. Także przyjdzie i pewnie będziemy coś jeść, zaraz zrobię jakiś obiad. Także no, idę sobie teraz zrobić herbatkę. A tutaj z bliska Wam pokażę pazurki, pomalowałam je wszystkie na biało, ten tylko na zielono i zrobiłam taką małą gwiazdeczkę. Takie zwykłe paznokcie. Stwierdziłam, że nie będę jakoś bardzo kombinowała, bo jakoś mi się teraz nie chce. A i tak niedługo będę musiała zmyć paznokcie, bo będę miała do pracy, także taka tylko malutka gwiazdeczka na wypróbowanie. Ja właśnie się zbieram, bo Daniel zadzwonił, żebym wyszła i będziemy szli do sklepu kupić coś do jedzenia. Ale jeszcze zanim wyjdę, chciałam Wam pokazać najlepsze ciastka, jakie jadłam. Po prostu są cudowne i już Wam je pokazuję. One wyglądają tak, ja je kupiłam w Biedronce, oczywiście ich już tutaj nie ma i one są kokosowe, jeśli ktoś lubi kokos, to naprawdę lećcie do Biedronki je sobie kupić, bo są cudowne, mają przepyszne nadzienie w środku. Wystarczy takie jedno małe ciasteczko i już czujecie, że jest Wam słodko, więc
Ja uwielbiam takie ciasteczka, które mi nie trzeba zjeść całego opakowania, żeby coś czuć, a w moim przypadku często tak bywa. Także te są naprawdę cudowne, jest ich takich małych ciasteczek 8 w opakowaniu, one kosztują 3,99. Wiem, że jeszcze był jakiś inny smak, ale nie wiem jaki. Jestem u rodziców. Teraz będę pakowała właśnie prezenty, te, które kupiłam dla wszystkich. I wypiję sobie herbatę i zacznę przerabiać tego vloga. Także zaczynam. Za chwilę będę się kładła spać, właśnie idę się myć, także stwierdziłam, że teraz już zakończę tego vloga, także dobranoc, pa pa.